Jesteśmy dziś w miejscu, które zdecydowanie należy do czołówki wakacyjnej Sielanki. Za mną Morze Bałtyckie, przede mną spokojne wody 10. pod względem wielkości jeziora w kraju. Jesteście ciekawi, gdzie dotarła nasza fryzjerska delegacja? Jesteśmy w stolicy morsowania. Dzień dobry, Zmielna! Jakiś czas temu zgłoszenie do udziału w programie przesłała do nas Martyna. Martyna jest recepcjonistką w hotelu Faf Dune Resort. Nie ma zielonego pojęcia, że to właśnie ją wybraliśmy spośród wielu nadesłanych zgłoszeń. Czy nadal ma ochotę na metamorfozę przeprowadzaną przez naszych specjalistów? Program to nie tylko wyzwania dla ekspertów, ale również dla prowadzącego. Uwierzcie, że bieganie po piasku wcale nie należy do najłatwiejszych czynności. Mamy ją. Halo, halo, cześć! Martyna? Cześć. Chodź, bo wchodzisz do wody. Martyna, tak? Tak. Ja mam na imię Tomek i jestem z programu Fryzjer w delegacji. Kojarzysz podobno ten program. Tak. I wiem też, że wysłałaś zgłoszenie do udziału w programie, to prawda? Jesteś tą Martyną? Tak. Bardzo dobrze. To moje pytanie brzmi, czy to nadal aktualne i czy chcesz zostać bohaterką nowego odcinka programu Fryzjer w delegacji? Tak, bardzo. Tak? Bardzo proszę, to jest zaproszenie dla Ciebie. I jutro Kamila Picz, Andrzej Sikorski i Ewa Gil przeprowadzą, mam nadzieję, Twoją metamorfozę życia. To co, działamy? Tak. Działamy. To chodź, wytłumaczę Ci, jak to będzie jutro wszystko wyglądało, o której zaczniecie, jak długo to będzie trwało i co się dzieje. Nie mogłam uwierzyć, że to mnie wybrali do programu. Byłam w kompletnym szoku, jak mnie Tomek zaskoczył. Nigdy się nie spodziewałam, że podczas porannego joggingu spotka mnie aż taka niespodzianka. Kiedy zobaczyłam Tomka, nie mogłam w to uwierzyć, bo dotychczas widziałam go tylko w odcinkach, a nagle stał obok mnie. Mam na imię Martyna, mam 27 lat, mieszkam w Koszalinie, na co dzień pracuję w Mielnie. W nadmorskiej scenerii nowy wizerunek bohaterki stworzą stylista fryzur, laureat wielu nagród Andrzej Sikorski, ikona makijażu w Polsce Ewa Gil, uznana stylistka i interpretatorka mody Kamila Picz. Dzień dobry, kochani. Takiego widoku to wy się chyba nie spodziewaliście, co? Kochani, to jest jakby luksusowo. Nawet nie jakby, tylko luksusowo. Słuchajcie, tym razem mamy zupełnie inne wyzwanie, ponieważ bohaterka sama zgłosiła się do udziału w programie. W swoim zgłoszeniu napisała, uwaga Andrzej, że potrafi przejechać 500 km do fryzjera. Także myślę, że będzie bardzo wymagająca i chyba wie, czego chce. No jakby sytuacja jest ciekawa, bo ja totalnie nic nie wiem o Martynie, w ogóle nic nie wiem o Martynie, ponieważ wcześniejsze uczestniczki to były moje klientki, ja je znałem, wiedziałem, jak wygląda ich struktura i jakie one są. A tu jedna wielka niewiadoma, także myślę, że będzie ciekawie. Natomiast jeśli chodzi o stylizację, Martyna jest bardzo młodą, ale zapracowaną i ambitną kobietą i właściwie od rana do wieczora chodzi w takim formalnym stroju, formalny dress code. Ma bardzo mało czasu na życie prywatne, ale co jest ważne, rozumie modę, lubi modę i lubi się nią bawić. Natomiast napisała, że jest bardzo ciekawa, jak my ją widzimy.
jak ty ją widzisz? Co byś jej zaproponowała? No, jeśli lubi się bawić modą, no to ja super. To dla mnie woda na młyn i myślę, że chciałabym spróbować się pobawić z takimi casualowymi stylizacjami właśnie na co dzień, ale podkręconymi w klimacie lat 90. Ponieważ jesteśmy w przestrzeni miejskiej, ale jednocześnie wakacyjnej, kurortowej. Zbliża się jesień. Chciałabym wprowadzić troszeczkę już takich brązów, cieplejszych okryć, miękkich, ale też właśnie już z takim akcentem modowym. Może jeżeli to jest pomysł na stylizację, to zróbmy to w kontekście budowania garderoby kapsułowej. Czyli minimalizowania ilości ubrań, a maksymalizowania ilości zestawów, które z tych ubrań można by było stworzyć. To jest świetny pomysł. Ewo, w zgłoszeniu też Martyna opowiedziała nam o swoich brwiach, ponieważ jest w trakcie usuwania makijażu permanentnego brwi. I tu ma problem, ponieważ nie wie, jak sobie z tym poradzić. Jak się malować, jak zakryć te permanentne brwi, to co właściwie po nich pozostało. Tak, to jest problem, z którym się ima teraz wiele kobiet. Bo wcześniej była duża moda na robienie brwi permanentnych, ale kobiety szybko się zorientowały, że tak naprawdę cały czas skazują się na jeden kształt i on się po prostu szybko nudzi. Więc pokażę naszej bohaterce, jakich narzędzi użyć, jakie są produkty do tego i przede wszystkim wyrysuję jej odpowiedni kształt, żeby wiedziała, jak sobie go odtworzyć później. Czyli mamy plan działania. Tak jest. Dawajcie łapki. Jest. Jest. Promenada i deptak w Mielnie to miejsca, jak widać, tętniące życiem. Pojawiając się tutaj, warto zadbać o dobry look. Pomoże nam w tym niezawodna Kamila Picz. Cześć! Dzień dobry. Dzień dobry. Kamila. Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło Cię poznać. Słyszałam, że pracujesz tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody, w tym pięknym miejscu. Dokładnie tak. Czyli na co dzień ubierasz się? No, staram się elegancko, ale też czasami na luzie. Okej, ale rozumiem, że to jest kwestia tego, że twoja praca wymaga od ciebie pewnych zasad, pewnego dress code'u, tak? Dokładnie tak. No i właśnie z tą informacją przyjeżdżam, żeby zaproponować ci ubrania, które mogłabyś wykorzystać również w swoim wolnym czasie, ponieważ znajdujemy się w pięknym resorcie, w pięknych okolicznościach przyrody, to chciałabym, żeby te ubrania były również troszeczkę szlachetne, ale z pewną finezją, z pewnym luzem i tutaj skierowałam się w stronę lat 90. takiego miejskiego, luźnego szyku. Kiedy zobaczyłam te wszystkie ubrania, to myślałam, że zwariuję. Było ich tak dużo, że nie wiedziałam, czy zdążymy je przymierzyć. Chciałabym Ci pokazać dzisiaj, czym jest garderoba kapsułowa, garderoba modułowa, czyli garderoba, która składa się z bardzo małej ilości ubrań, natomiast które można w bardzo prosty sposób uniwersalnie między sobą komponować, wymieniać, podmieniać. Zasadniczo, ponieważ wiem, że jesteś osobą świadomą ekologicznie, taka garderoba nie tylko pomaga w codziennym uporządkowaniu garderoby, ale pozwala na ograniczenie zbędnych rzeczy do minimum, tym samym zoptymalizowanie zakupów, przemyślane, racjonalne wybory. Na czym to polega? Zasadniczo mamy bardzo proste, basicowe wręcz rzeczy, oparte na dosyć takiej uniwersalnej, jasnej palecie kolorystycznej, typu właśnie beże, złamane brązy i do tego po prostu możemy dodawać kolejne elementy ubioru, które są w zbliżonych odcieniach, w zbliżonych tonacjach, ewentualnie uzupełniając jakimś mocniejszym akcentem kolorystycznym. W tym przypadku u nas jest to kolor czarny dzisiaj, ale niekoniecznie on musi być. Krótko mówiąc, tę marynarkę, ponieważ ma ładny, piękny, jasny kolor, jesteśmy w stanie zestawić z tą sukienką, ale również z tym beżowym sweterkiem do na przykład jeansów, tak? Jeansy w połączeniu ze sportowymi butami mogą pasować do sweterka i na przykład do płaszcza na co dzień. Jak to działa? Za chwilę pokażę Ci w praktyce.
Będziemy mogły się poprzebierać, popróbować i zobaczysz, jak Ci się to sprawdza. Zainteresowana? Bardzo. Super. Super. Lecimy. Tak. Jeżeli chodzi o modę, to naprawdę czasem lubię się z nią bawić, ale nie zawsze wiem, jak łączyć stylizację. Dlatego spotkanie z Kamilą naprawdę bardzo mi pomogło. W programie Fryzjer w Delegacji nie może obyć się bez niespodzianek. Gościem specjalnym dzisiejszego odcinka jest aktorka, autorka wielu popularnych książek kulinarnych, wegetarianka i entuzjastka zdrowego odżywiania Monika Mrozowska. Ja wiedziałam, że w programie spotka mnie jakaś niespodzianka, ale do końca nie wiedziałam, kogo spotkam stojąc za tymi drzwiami. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, bardzo miła jestem Monika. Martyna, miło mi. Wiem, że jesteś Martyna. W ogóle słyszałam, że to jakąś niesamowitą metamorfozę. Jesteś w trakcie. Tak, dokładnie tak. Ale rozumiem, że też jednym z elementów tej metamorfozy będzie rezygnacja z mięsa w kuchni. Że chcesz zacząć gotować w taki sposób wegetariański. Tak. I skąd taki pomysł? Dlaczego? Ze względu na złe odżywianie. W sezonie głównie nie mamy czasu, ze względu na to, że jest bardzo duża ilość pracy i często korzystamy z fast foodów. Więc chciałabym poprawić swój styl życia na pewno. Słysznie. A poza tym nie korzystam, nie jem dużo mięsa, więc mogłabym całkowicie z niego zrezygnować. No dobrze, to się świetnie składa, bo ja przygotowałam tutaj dla Ciebie, to znaczy razem będziemy to przygotowywać, ale są... trzy proste przepisy na takie dodatki, które będziesz mogła sobie wykorzystać, jak będziesz chciała przygotować sobie kanapki do pracy. Mhm. Ale to będą banalne rzeczy, takie, które będziesz mogła też sobie na przykład przechowywać w lodówce i następnego dnia rano tylko wstawać, dokładać to do kanapki i wyskakiwać do pracy. A potem na sam koniec przygotujemy jeszcze zupę, też taki ekspresowy przepis na zupę tajską z mleczkiem kokosowym, z curry, z różnymi warzywami, z makaronem sojowym albo z makaronem ryżowym. O tym wszystkim będziemy sobie w trakcie rozmawiać, no ale przede wszystkim będę potrzebowała Twojej pomocy, żeby to wszystko zrobić. Jesteś gotowa? Tak, dokładnie. No to zabieramy się do pracy. To Ty zaczniesz od pomidorów. Trzeba je bardzo drobno pokroić w jak najdrobniejszą kosteczkę, a ja z kolei równolegle będę przygotowywała tę pastę z awokado. Czy jest coś, czego Ty absolutnie nie tolerujesz z warzyw? Nie, nie ma nic takiego. Bo mamy pomidory, awokado, będzie cukinia. Nie, wszystkie warzywa lubię. Wszystko dokładnie. Jesz. No to idealnie. To Ty kroisz pomidory, a ja zabieram się za awokado. Dorzucamy ciecierzycę. Najlepiej dodać ją razem z tą zalewą, ponieważ wtedy ta pasta będzie taka bardziej kremowa. Teraz wyciskamy pół cytryny. Dobrze. Bo musi być kwaśne. Dodamy jeszcze tahini. Tahini to jest z kolei taka pasta sezamowa. I tutaj jest taki trik dla Ciebie, że jeżeli nie będziesz mogła dostać na przykład pasty z tahini, to można użyć sezam, ale musisz go zmielić. I do zmielenia na przykład się świetnie nadaje młynek do kawy. I wtedy mielisz sobie sezam w młynku do kawy. On nie będzie oczywiście taki oleisty, ale jeżeli chodzi o smak, to świetnie będzie się nadawać właśnie do takiego domowego hummusu. Tylko wtedy prawdopodobnie będziesz musiała dodać jeszcze trochę więcej zalewy z ciecierzycy i więcej oleju rzepakowego. Żeby to wszystko zrobiło się takie kremowe, żeby miało kremową konsystencję. Dobra, teraz dodajemy tahini. Tahini jest w ogóle super zdrowe. Ale nie można przegiąć z tahini, bo to jednak musi mieć smak ciecierzycy, a nie głównie sezamu. O, taką dużą łyżkę do tego dodamy. Teraz dolewamy olej rzepakowy. No i co? Jest. Nie żałujemy.
Jeżeli chodzi o dietę wegetariańską, to w ogóle nie boimy się takich tłuszczy roślinnych. O, i już. Ups. Dobra. Teraz dodajemy też trochę tej soli. Gdzie mamy tę sól? I dodamy tak, jeszcze dodamy trochę czosnku w proszku, żeby sobie znowu ułatwić i przyspieszyć. Mhm. Możesz dodać taki czosnek świeżo wyciskany. O, tyle, tak, tyle dosypujemy. Dosypujemy tak mniej więcej łyżeczkę albo płaską łyżkę czosnku. I mamy tak, mamy ciecierzycę, mamy olej rzepakowy, mamy sól, mamy sok z cytryny, mamy czosnek. To jest składnik, bez którego po prostu humus nie istnieje moim zdaniem, czyli kminek. Nie kminek, tylko kmin rzymski. Nie wiem, czy lubisz zapach kminu. Ładnie, bardzo. Też dosyć dużo dosypujemy. I ponieważ mówiłaś, że lubisz, jak jest trochę na ostro, to dodajemy, ale żeby nie przegiąć, pieprz kajeński. O, no, żeby. Dobra, tyle starczy. I to wszystko miksujemy. To ty zmiksuj, a ja sobie. Ja już zrobiłem się głodny, a wy? A czy w ogóle wiecie, że olej rzepakowy, który dzisiaj używamy do potraw, zawiera duże ilości witaminy E, witaminy młodości? Ja nie wiedziałem. Wróćmy do naszych dziewczyn, zobaczmy, co dla nas dobrego przygotowały. Pomidorów też dodamy trochę oleju rzepakowego. Możesz to przemieszać jakąś świeżą łyżką, a ja będę już tak nakładać na jedną kromkę guacamole. Można to sobie jeszcze ozdobić tutaj świeżymi listkami kolendry. A kolendrę lubisz? Bo kolendrę nie wszyscy. Tak, lubię. Lubię. Dobra. Tutaj na drugą możesz nałożyć właśnie pomidorki. Te pomidory. Mhm. O, a ja na tę nałożę humus. Tylko bym to czymś jeszcze ozdobiła. Może. Może też tak. O, albo pietruszkę. Pietruszkę, tu jest pietruszka. No to słuchaj, to tu masz trzy propozycje na śniadanie. Mhm. Humus, guacamole i taka salsa pomidorowa. Ja proponuję, żebyśmy sobie to później przekroiły na pół i żebyś mi powiedziała, która ci smakuje najbardziej. A teraz musimy tu szybko zrobić mały cleaning i zabieramy się za zupę. Dobra. No dobrze, to śniadanie mamy już ogarnięte. Teraz przejdziemy do obiadu i to będzie też taka propozycja, którą z kolei będziesz mogła sobie zapakować nawet w słoik i również zabrać do pracy i szybciutko podgrzać. Pamiętaj, że w ogóle z takimi wszystkimi przepisami możesz sobie nagotować na przykład większą ilość zupy i bezpiecznie posiłki można przechowywać w lodówce do 4 dni, więc zawsze można zrobić sobie tej zupy trochę więcej, a gwarantuję Ci, że tak Ci zasmakuje, że będziesz miała ochotę zrobić od razu więcej. I przygotujemy ją właśnie na bazie pora, będzie cukinia, będą marchewki, będzie trochę kukurydzy, ale tak naprawdę do tej zupy możesz dorzucić takie warzywa, które akurat masz pod ręką albo na które akurat jest sezon. I jednym takim bardzo fajnym trikiem, który sprzedała mi moja koleżanka, bo zawsze wydawało mi się, że do takiej zupy na mleku kokosowym jest potrzebna pasta curry, bardzo jakaś taka wymyślna i tak dalej. Nie, można dodać naprawdę takiego zwykłego curry w proszku, tylko trzeba uważać, żeby nie miało dodatku glutaminianu sodu. I ta zupa smakuje po prostu rewelacyjnie. Więc teraz znowu kroimy warzywa. Dobrze. Możesz tym dużym nożem. Mhm. Marchewkę kroimy w plasterki. Cukinię pokroimy sobie najpierw na 4 części i później też w plasterki. Wszystko wrzucamy do garnka. Przesmażymy to na oleju rzepakowym. Doprawimy, dolejemy mleko kokosowe. Dodamy pomidory z puszki i zupa będzie gotowa. Dobra. Hey love. Monika tak naprawdę uświadomiła mi, że gotowanie to bardzo łatwa i prosta sprawa. Teraz będę mogła pochwalić się swoim znajomym moimi zdolnościami kulinarnymi. Dolewamy olej rzepakowy, bo musimy te warzywa przesmażyć.
odrobinę. I stawiamy. Chyba na tym będzie. Dobrze, teraz będziemy pewnie... Chyba, że ty wiesz, jak tutaj to się włącza. I tak. I duża jakaś temperatura. I musimy wziąć sobie... O, mamy drewnianą nawet taką łyżeczkę tutaj. I to się chwilę będzie musiało... To się musi tu chwilę podsmażyć, ale chyba wymienię na inną, na tą mniejszą łyżkę, żeby... Dobra. Możemy teraz sobie pootwierać tu puszki z tymi dodatkowymi rzeczami. Soli też troszeczkę dodamy, ale głównie będziemy dosalać sosem sojowym. Tak na moje oko to zupa już jest gotowa, więc naprawdę zrobiła się ekspresowo. Więc chyba sobie ją nałożymy. Nie wiem, czy zdążymy zjeść, bo ja mam taki pomysł, że ją nałożymy. Uwaga, uwaga, uwaga. Wiesz co, oj, możesz ją jeszcze ozdobić odrobiną kolendry. Ja najlepiej, najbardziej lubię to robić albo właśnie tak rwać, albo nożyczkami i wtedy... Ja dodałam jeszcze tutaj trochę makaronu sojowego w międzyczasie. No i wszystko nam się... A nie, nawet nie. Nawet się udało. Dobra, jedna porcja jest. Druga już prawie gotowa. Super. I słuchaj, ponieważ zupa jest gorąca, to ja mam teraz taki pomysł, że ja Cię oddam w ręce najlepszego fryzjera, którego na przykład to jest dzieło, to co ja mam na sobie, więc mam nadzieję, że Ci się podoba. Bo to jest jakby taka główna atrakcja i główny punkt programu, dzięki któremu Ty po prostu tutaj przeżyjesz ekstazę i nie tylko metamorfozę. A później zjemy zupę. Świetnie. Dobrze, to w takim razie leć do Andrzeja i niech on czyni magię na Twojej głowie. Dobra, dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Leć. Mielno nad dwiema wodami. Nie wiem, czy wiecie, ale Andrzej jest zodiakalną rybą. I wcale mnie to nie dziwi, ponieważ we fryzjerstwie czuje się jak ryba w wodzie. Czas na jego konsultację z Martyną. Cześć Martyna. No, witaj. Miło mi Cię poznać. Mnie Ciebie również. No, widzimy się w pięknym Mielnie w końcu. Słuchaj, zanim przystąpimy do koloryzacji i strzyżenia, chciałbym z Tobą porozmawiać na temat Twoich włosów, tego co lubisz, w czym się dobrze czujesz. Przeprowadzić taką krótką konsultację. Mhm, świetnie, nigdy czegoś takiego nie miałam, jak byłam u fryzjera. A nie miałaś nigdy wcześniej konsultacji? Nie, nigdy wcześniej. Powiedz mi, jak to wyglądało? No po prostu tak przychodziłam, tylko siadałam na fotel i od razu zabierały się w sumie zastrzyżenie panie albo no tak bez żadnej rozmowy. Wiesz, jakby konsultacja jest bardzo ważna po to, żebym mógł dzięki rozmowie z Tobą skroić idealną fryzurę dla Ciebie, żebyś dobrze się w niej czuła. Podczas konsultacji z Andrzejem nie do końca wiedziałam, czego mogę się spodziewać, czy będzie znał moje potrzeby i czy sprosta moim oczekiwaniom. Więc tak naprawdę konsultacja jest bardzo ważna dla mnie, bo wtedy wiem, co mogę zrobić i co stworzyć, żebyś czuła się dobrze. Powiedz mi, co skłoniło Ciebie do tego, żeby wziąć udział w programie? Widziałam Wasze odcinki i bardzo podobały mi się właśnie fryzury. I bardzo dużą dla mnie zaletą jest to, że gdy nie mam czasu się do Was wybrać, to Wy właśnie jeździcie w to miejsce do tej danej osoby. No i faktycznie, to jest świetne, to jest super rzecz. Bo w zgłoszeniu przeczytałem, że faktycznie zjechałaś połowę Polski. Tak, tak. Jestem w stanie właśnie przejechać połowę Polski, żeby mieć cudowne włosy. Super. Bardzo mi na tym zależy. Fajnie. Czy masz jakieś takie marzenia, jakbyś chciała siebie widzieć? Na pewno zależy mi, żeby zostać przy blondzie, bo najlepiej się w tym kolorze czuję. I chciałabym również, żeby te włosy wyglądały na lekkie. Powiedz mi, czy ty je prostujesz? Nie, nie prostuję, czyli tylko one są, suszę. Takie proste z natury. Tak, dokładnie. Faktycznie to, co widzę, że masz bardzo delikatne włosy, ale masz ich bardzo, bardzo dużo. I jakby strzyżeniem można nadać lekkości, ale jeżeli ty nie chcesz ich układać, tylko je suszysz, to ja zagrałbym tak kolorem, żeby nadać im trochę takiej świetlistości i lekkości.
tak naprawdę po raz pierwszy miałam taką prawdziwą konsultację fryzjerską i bardzo dziwiło mnie to, że to on sam wyszedł z taką propozycją, co mi zrobić na głowie. O strzyżeniu za dużo ci nie powiem. Dobrze. Zostawimy to na koniec, żebyś miała kilka niespodzianek. Ja już pomysł w głowie mam, ale tego dowiesz się dzisiaj wieczorem. Świetnie, oby nie były czarne. Obiecuję, że czarne nie będą, na pewno. To co, zabieramy się do pracy? Tak, działamy. Okej, to ściągam marynarkę i działamy. Do stworzenia twojego wymarzonego blondu użyję różnych technik rozjaśniania oraz rozjaśniacza. A nie popali mi włosów? A miałaś już taką wcześniej sytuację? Miałam bardzo nieprzyjemną sytuację i bardzo mi popaliło włosy. Wiesz co, jakby tutaj nie musisz się obawiać, ponieważ ja użyję rozjaśniacza marki Kemon, który ma w sobie system Valian Complex. On łagodzi i zmiękcza przede wszystkim włosy oraz hydrolizowaną keratynę, która jakby trzyma całą strukturę w ryzach. Okej, świetnie. Ufam ci, więc działaj. Fajnie, to działamy. Do wykonania twojej stylizacji użyję nowego produktu marki Kemon z serii Aktywa. Jest to Nutricione Hydrating Milk, który nawilży twoje włosy, wygładzi je, będą pełne blasku i lśniące, a przede wszystkim jest bezpieczny dla środowiska i wegański. Dawniej latarnia morska naprowadzała żeglarzy na ląd. A czy Ewie uda się naprowadzić bohaterkę na nowe tory makijażowej drogi? Przekonajmy się! Witam Cię, Martynko, w naszym programie Fryzjer w Delegacji. Witam. Ewy, tak naprawdę trochę się bałam, bo to prawdziwa ikona makijażu. Pozwoli, że zanim się zaczniemy malować, odpalę świeczkę, bo dla mnie makijaż to jest rytuał. A do tego jeszcze, jak jest piękny zapach, to wszystko nabiera niesamowitych nie tylko kolorów, ale i zapachów. A zatem, wiem, że w zgłoszeniu do programu napisałaś, że jesteś w trakcie usuwania makijażu permanentnego. Dokładnie tak. Martynko, a co cię skłoniło do tego, żeby zrobić sobie makijaż permanentny brwi? Chciałam ułatwić sobie każdy poranek, czyli troszeczkę iść na łatwiznę i mieć już gotowy makijaż. A poza tym no, nie umiem sobie dokładnie zrobić takiego idealnego makijażu brwi, więc było dla mnie to jakieś rozwiązanie. Tak naprawdę nie wiedziałam, jak Ewa zareaguje na moje pozostałości po makijażu trwałym i czy cokolwiek da się coś z nimi zrobić. Tak, ja rozumiem. Z tym, że makijaż permanentny nie trwa tyle, na ile by się wydawało, że może trwać, czyli około 3 lat. On się cofa głębiej w skórę i szarzeje. W dodatku jesteśmy tak naprawdę cały czas skazane na ten sam kształt, a brwi to jest element, który najbardziej ewoluuje w makijażu. W związku z tym cieszę się, że go usunęłaś, bo będę mogła ci pokazać, jak sobie umalować ładnie brwi, jeśli chodzi o kształt, jeśli chodzi o produkty, czyli kredki, cienie do brwi czy pomady. Ok?
okej? Okej. Dobra, to zabieramy się do pracy. Działamy. Do roboty. Make-up gotowy, stylizacja gotowa. Czas na wielki finał czwartego odcinka programu Fryzjer w delegacji. Martyna, chodź do mnie, tylko zamknij oczy, zamknij, nie otwieraj. Idziemy do lustra, musisz zobaczyć się teraz, jak zostałaś zmieniona. Mam nadzieję, że będzie ci się podobało bardzo. Uwaga, uwaga, a przed lustrem jeszcze stoi Andrzej. Dobrze. Na ostatnie poprawki, taka mała przeszkadzajka. Albo uleczenka. Ale ci się ręce trzęsą, kochanie. Trochę. Stresujesz się? Odrobinę. Naprawdę? Tak. Spokojnie, mam nadzieję, że nam nie zemdlejesz chyba, co? Chyba nie. Poczekaj, jeszcze nie otwieraj, podejdź trochę bliżej. Dobrze. Jeszcze troszeczkę. Uwaga. No. Uwaga. Trzy. I teraz możesz. Dwa. Jeden. I... otworzyć oczy. O mój Boże. Jak ci się podoba? Boże, to nie mogę być ja. To jesteś ty, piękny. To jesteś ty. Przepiękna. Świetnie wyglądasz. Jezu, cudownie. Chyba jest szok, rewelacja. Co? No chyba tak. My też za nim mówiliśmy troszkę. Słuchaj, ja też cię trochę nie poznaję, bo wczoraj na tym gotowaniu to trochę inaczej wyglądałaś. Ale zobacz słońce. Blond włosy są, takie jak sobie wymarzyłaś. Strój, jak ci się podoba. A makijaż, połączyłeś się z Ewą, Tomek? Halo Ewo. Podejdź bliżej, powiedz coś Ewie o makijażu. Jak pięknie, Martynka, wyglądasz! Wow! Genialna fryzura. Super ci pasuje. Andrzej, świetna robota, brawo. Ewa, jesteś cudowna, po prostu jest przepiękny ten makijaż. Będę przyjeżdżała do ciebie codziennie. Ale słuchajcie. Teraz przynajmniej Martyna nie będzie musiała jechać 500 km do fryzjera. Jedyne 250. No, co tam, nie? Słuchaj, damy radę, ogarniemy. Pewnie. To jakie plany na wieczór? To jakie plany? Właśnie. Masz, jesteś po pracy. Możesz, wiesz, w pełnym outficie, w pełnej gotowości teraz podbijać miasto. Pewnie. Taki mam zamiar. Ja? Wiesz, my z przyjemnością z tobą pójdziemy. Ale pomóż, ja jeszcze muszę cię obejrzeć. Nie, no po prostu jest. Ach, Jezu, jest pięknie. Moi drodzy, wybaczcie mi, że nie mogłam być z wami na finale, ale teraz dużo rzeczy się dzieje online, więc na szczęście, dzięki naszej wspaniałej ekipie, pozdrawiam Kacpra i Sandrę, jest to możliwe. I bardzo się cieszę, że mogę z wami być jednak. Super. Ty jesteś królową. Podsumowując, spełniliśmy twoje oczekiwania? Tak, dokładnie tak. Jest no to cudownie. Mamy to, moi drodzy. Udany finał. Tak, udany. Daliśmy radę. Piąteczki. Piąteczka. Cały czas się ogląda. Piąteczka. Jeszcze będziesz miała to lustro. Jeszcze będziesz miała. Masz całą noc przed sobą. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Dzięki. Super. Ekstra, wyglądasz pięknie. Pięknie. Buzi. Ekstra. Jest pięknie. Naprawdę. Jest, dziękuję wam bardzo. Jesteście cudowni. Jesteśmy cudowni. Tak powinno być codziennie. Zawsze możemy, słuchajcie, zrobić tak, żeby fryzjer w delegacji trwał 365 dni w roku. Powinno tak być. Słuchajcie, to nie przedłużamy. My kończymy dzisiejszy program. Jeśli wam się podobało, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Subskrybujcie, to takie trudne słowo. Tak. A my lecimy z Martyną na imprezę. Tak, do zobaczenia. Cześć. Hej. Hej.